Witam serdecznie dzisiaj po południu. W tym roku Sell in May and Go Away to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji majowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności zmieniającej się sytuacji rynkowej. Na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. W tym roku Sell in May and Go Away. Drodzy Państwo, zastanowimy się dzisiaj w tym wpisie, czy w tym roku sprawdzi się stare rynkowe powiedzenie o tym, żeby sprzedawać w maju i uciekać z rynku, w tym wypadku rynku akcji, ponieważ zaczyna się maj i należy się zastanowić, czy rzeczywiście akurat w tym roku jest do tego dobra sposobność, czy sytuacja, środowisko ku temu będzie sprzyjać. Oczywiście na samym początku należy wziąć pod uwagę fakt, że już od samego początku tego roku akcje, indeksy giełdowe ewidentnie spadają i dyskontują to, co ma się stać w gospodarce w następnych miesiącach i kwartałach. A to będzie oczywiście konsekwencja podwyżek stóp procentowych. Osłabienie gospodarcze już jest dyskontowane, a dodatkowo należy pamiętać, że ostatnie dane za pierwszy kwartał zaczęły sugerować, że może być recesja na samym początku tego roku w amerykańskiej gospodarce i być może amerykańskie akcje nawet taką ewentualność będą dyskontować. Stopy procentowe mają iść w górę, oczywiście to jest główny powód spadków indeksów giełdowych, ponieważ indeksy giełdowe muszą się dostosować do pewnego rodzaju wyższych wycen fundamentalnych spółek giełdowych, a stopa dyskontowa jest bardzo ważnym, jeżeli nie kluczowym czynnikiem, który zwiększa albo zmniejsza wycenę spółek na giełdach papierów wartościowych. I oczywiście kolejnym takim czynnikiem makroekonomicznym, takiej bardziej szerszej skali, jest oczywiście to, co się dzieje na bilansie banku centralnego, w tym wypadku Fedu. Jak pamiętamy, cała 14-letnia hossa jest napędzana właśnie tak zwanym w cudzysłowie dodrukiem środków finansowych, który zaczął być propagowany przez Stany Zjednoczone w 2008-2009 roku jako formę wspomagania gospodarki. I w tym roku być może będziemy świadkami odwracania tej tendencji, czyli zmniejszania się bilansu Fedu, a gdyby się tak stało, to wtedy oczywiście czynnik negatywny dla rynków akcji byłby spory i być może teraz w tym roku będziemy to dyskontować i będziemy na naszych oczach obserwować, czy zrealizuje się to powiedzenie rynkowe, stare, wieloletnie rynkowe powiedzenie, żeby sprzedawać w maju i uciekać z rynku, czyli sell in May and go away. A z doświadczenia jeszcze Państwu powiem, że jeżeli taki scenariusz jest zrealizowany, to bardzo często rynek próbuje spadać mniej więcej do przełomu września i października i wtedy w październiku próbować zrealizować pewnego rodzaju lokalne dno, bądź też dno w ogóle całej fali spadkowej. Więc jestem bardzo ciekawy, czy w tym roku ten schemat się powieli, a jest ku temu wyborna okazja ze względu na to, że już teraz stopy procentowe zaczynają iść do góry. Mamy mieć w tym tygodniu decyzję o następnych podwyżkach, nawet skokowych podwyżkach stóp procentowych i szykują się następne skokowe podwyżki stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach Fedu, więc nawet zgodnie ze sztuką, która mówi, że 3 podwyżki stóp procentowych i bez staw w Stanach Zjednoczonych, a tutaj 3 podwyżki stóp procentowych będziemy mieć już prawdopodobnie w maju, ponieważ w maju, czyli za 2 dni szykuje się 50-punktowa podwyżka stóp procentowych, czyli 2 razy 25 i plus marzec 25 punktów podwyżki. Czyli także takie stare rynkowe powiedzenie mówiące o tym, że 3 podwyżki stóp procentowych i besta być może teraz będzie się także materializować. Czyli moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że w tym roku spełni się stare rynkowe powiedzenie sell in May and go away, czyli sprzedawać w maju i uciekać z rynku, w tym wypadku rynku akcji. Co nam mówi dokładnie analiza techniczna, ponieważ wykresy są szczególnie istotne i ważne, że dzisiejsza sesja będzie naprawdę miała duże znaczenie, ponieważ jeżeli rozpoczniemy tydzień i nowy miesiąc od spadków, od tego, żeby przełamać nawet psychologiczny poziom 4100, to już nikt nie będzie miał wątpliwości, że indeks giełdowy S&P wchodzi w większą, kolejną fazę trendu spadkowego, że rodzi się głębsza, nowa faza tej tendencji spadkowej i być może będziemy wkrótce świadkami testu psychologicznego poziomu 4000 i zejścia nawet w okolice 3850, gdzie mamy 20% cofnięcie od maksimów, a to właśnie cofnięcie o 20% rozgranicza
dla wielu inwestorów, czy mamy do czynienia z hossą, czy też z bessą na indeksie S&P. W tym wypadku dopiero spadek poniżej 3850 da nam techniczną bessę na tym indeksie 500 największych amerykańskich spółek. Bessę jednak mamy na indeksie Russell 2000 i drodzy Państwo, także technika bardzo dobitnie pokazała, że tutaj indeks giełdowy, ten naprawdę szerokiego rynku 2000 największych spółek ze Stanów Zjednoczonych, ma ochotę kontynuować tendencje spadkowe, ponieważ już teraz naruszamy lutową, marcowe minima i rynek być może będzie wskazywał, że ma ochotę rozpocząć większy, głębszy impuls spadkowy, negując znaczącą część hossy, która była wygenerowana do 2020 roku, więc moim zdaniem jeszcze gorsze wnioski płyną z zachowania tego rynku szerokiego 2000 spółek amerykańskich. Natomiast sam indeks Nasdaq, spółki technologiczne pokazują, że okolice 13 tysięcy punktów także mają potężne znaczenie. Ich przełamanie oczywiście będzie sygnalizowało rozpoczęcie naprawdę następnej fazy fali spadkowej i że spółki technologiczne mogą być tymi, które będą najbardziej relatywnie mocno spadać, oferując dużą ilość transakcji, możliwość okazji do transakcji krótkiej sprzedaży ze względu na siłę relatywną spadkowego trendu na spółkach technologicznych, a być może powodem tego zachowania jest to, że spółki technologiczne są właśnie tymi, które są bardziej narażone na ryzyko podwyżek stóp procentowych niż tak zwana twarda, stara ekonomia, która jest przede wszystkim zawarta w indeksie S&P 500. Mój punkt widzenia sygnalizuje właśnie, że teraz rynek przesiada się ze spółek wzrostowych, mniej więcej sygnalizowanych zachowaniem indeksu Nasdaq, na spółki wartościowe, które są mniej więcej w indeksie S&P 500. I tutaj w tym wypadku jeszcze Nasdaqa warto zauważyć, że już pokonaliśmy w lutym i w marcu odchylenie 20% od swoich ekstremów, od maksimów hossy, więc indeks Nasdaq jest w technicznej bessie i należy oczekiwać dalszych spadków. Natomiast co nam mówi obiektywny wskaźnik, jakim jest rynek opcji dla indeksu S&P? No i tutaj, drodzy Państwo, widzimy ewidentnie i bardzo dobitnie, że bez względu na to, jaki jest termin wygasania instrumentu pochodnego, to przewagę mają ci, którzy obstawiają spadki, czyli kupują opcje put. Opcje put to są właśnie te opcje, które zarabiają w przypadku spadku instrumentu bazowego, w tym wypadku indeksu giełdowego. Więc sugestia płynąca z rynku opcji jest taka, że on nastawia się raczej na spadki indeksów giełdowych niż na wzrosty i bez względu na to, czy strategie zakładają zabezpieczanie się przed spadkami indeksów giełdowych, czy też spekulacje bezpośrednio na spadki indeksów giełdowych, to tutaj opcje te put, czyli na spadki, są zdecydowanie droższe, czyli są wyżej wyceniane, czyli popyt na nie jest zdecydowanie większy i bez względu na to, kiedy wygasa taki instrument pochodny, ten popyt jest większy, bo to widać po tych uśmiechach opcyjnych, które widzicie Państwo na wykresie. Czyli to są złe wnioski dla indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast kiedy porównamy zachowanie indeksu S&P z zachowaniem spółek w Europie, no to widzimy, że rośnie przewaga teraz w ostatnich latach tych spółek ze Stanów Zjednoczonych, czyli coraz bardziej relatywnie tanie są spółki z Europy. No i zobaczymy, jeżeli sytuacja na rynkach papierów wartościowych się rozwinie w kierunku bessy, czy czasem spółki z Europy nie będą aż tak mocno spadać jak te napompowane, że tak powiem w cudzysłowie, spółki ze Stanów Zjednoczonych. I to jest moim zdaniem jeden z ciekawszych zakładów na drugą połowę tego roku, a sam indeks DAX, który pokazuje mniej więcej, jak zachowuje się najsilniejsza europejska giełda, w tym wypadku widzimy cały czas walkę o poziom 14 tysięcy punktów. Ten poziom jest ważny, ma psychologiczne duże znaczenie. Każde zamknięcie poniżej jest wielkim zagrożeniem dla popytu na ryzyko i moim zdaniem rośnie szansa na to, że trwale wkrótce zejdziemy poniżej 14 tysięcy punktów, a to zachęci do tego, żeby wieścić dalsze spadki w tym miejscu. A teraz przejdźmy do polskich aktywów i zaczniemy oczywiście od rynku akcji. Jako że dzisiaj sesja przynosi spadki, zbliżamy się już do psychologicznego poziomu 1800 punktów, jako miejsca, gdzie zostały na przełomie lutego i marca ustanowione dołki, to warto zastanowić się, gdzie teraz płynie kapitał i czy warto w ogóle inwestować na rynku akcji, drodzy Państwo. No i pierwszy, będę się posiłkować taką moją bardzo polubianą przeze mnie metodą pokazującą mi, gdzie jest siła, gdzie jest słabość
danego instrumentu finansowego, ponieważ on bazuje na tej metodzie na odchyleniu względem ostatnich poziomów docelowych. Jako że bez względu na to, jako że ten czas, który upłynął nam od utworzenia lokalnego ekstremum 2 miesiące temu, nie jest jeszcze tak duży, więc można pominąć to, czy indeks jest, czy indeks giełdowy jest indeksem cenowym, czy też dochodowym, no ponieważ no właśnie ten upływ czasu jest niewielki, a to te odchylenie od ostatniego ekstremum właśnie do obecnych poziomów pokaże nam, gdzie jest siła, gdzie jest słabość. I zobaczcie Państwo, na indeksie WIG20, czyli na największych spółkach, jesteśmy o 2,3% oddaleni jeszcze od minimów z przełomu lutego i marca. Na indeksie WIG, na tym szerokim indeksie warszawskiej giełdy, jesteśmy o 4% odchyleni od tych minimów. Gdy zobaczymy na indeks MWIG40, to jesteśmy tutaj oddaleni o 6%, niecałe 7%, a kiedy popatrzymy na indeks SWIG, czyli najmniejszych spółek, to jesteśmy oddaleni prawie o 12% od tych minimów z przełomu lutego i marca. Wniosek jest taki, że ewidentnie sypane są duże spółki i to tylko potwierdza, że to teraz kapitał zagraniczny sprzedaje polskie akcje pod wpływem trendów, które występują na wszystkich rynkach emerging markets, co jest prawdopodobnie związane z zachowaniem euro-dolara, a najmniej sypane są te spółki właśnie małe, na których najwięcej jest kapitału krajowego, polskiego, a najmniej zagranicznego, a to pokazuje, że siła właśnie jest teraz po stronie małych spółek, później średnich, a dopiero na samym końcu tych największych, czyli moim zdaniem wnioski są takie, że kapitał zagraniczny teraz wycofuje się z warszawskiej giełdy, a inwestorzy krajowi próbują wykorzystywać te okazje do tego, żeby tankować raczej w cudzysłowie te spółki średnie, zwłaszcza małe, ponieważ to, co się dzieje na indeksach giełdowych, jednoznacznie pokazuje, że te małe spółki są najbardziej odporne na tendencję spadkową, która występuje. No i oczywiście będziemy monitorować, czy rzeczywiście tak się dzieje, ponieważ lutowo-marcowe dołki są idealnym punktem odniesienia, żeby sprawdzać właśnie, gdzie płynie kapitał, skąd odpływa ten kapitał na warszawskiej giełdzie. Dzisiaj poznaliśmy także ciekawe dane z polskiej gospodarki za kwiecień, a to jest pierwszy miesiąc drugiego kwartału i okazało się, że dane co prawda lekko się osłabiły względem poziomów z marca, ale jesteśmy i tak na poziomach wyraźnie lepszych niż zakładała mediana prognoz, czyli dane raczej sygnalizują, że nie mamy jakiegoś twardego lądowania w polskim sektorze przemysłowym, a to jest dobry prognostyk na początek drugiego kwartału i jeszcze ewidentnie nie widać negatywnego wpływu podwyżek stóp procentowych na taką sferę realną polskiej gospodarki. Będziemy to także ściśle monitorować, bo moim zdaniem spadki indeksów giełdowych jednak dyskontują fakt osłabienia gospodarczego także w naszym kraju. Nie mamy także większej zmienności na rynku polskich obligacji. Nawet lekko są one dzisiaj kupowane. Najważniejsze jednak przesłanie jest takie, że początek nowego miesiąca i majówka nie doprowadzają do większej zmienności na krajowych aktywach. Tutaj rynek jest pozbawiony znacznej części krajowych uczestników rynku. Wtedy łatwo wykonywać jakieś tak zwane dziwne ruchy, ale na razie się to nie dzieje i prawdopodobnie dzisiaj się nie wydarzy. Także na rynku złotego widzimy utrzymanie poziomów mniej więcej z piątku. Kurs euro złotego tylko broni poziomu 4,66, a to oznacza, że jest jednak lekka przewaga tych, którzy pozbywają się krajowej waluty, ale nie ma to większego moim zdaniem znaczenia, bo jeżeli można mówić o jakimś czynniku, który wpływa na zachowanie złotego, to jest przede wszystkim spadek euro-dolara, a nie jakaś tutaj lokalna specyfika i moim zdaniem taka powinna być interpretacja. Dlaczego rynek się tych dużych spółek spada, ponieważ globalne przepływy finansowe każą inwestorom zagranicznym wycofywać się z rynków emerging markets i ten wykres teraz to bardzo dobrze pokazuje. Tu mamy korelację między zachowaniem amerykańskiego dolara a juana. Chińskie akcje są największym takim składowym portfela emerging markets, więc jeżeli amerykański dolar jest kupowany, to jest sprzedawany chiński yuan, czyli chińska waluta i wtedy są sprzedawane chińskie aktywa i prawdopodobnie mamy to także jako pochodną zachowanie polskich akcji, które także są sprzedawane, bo Polska jest także w koszyku emerging markets, rynków rozwijających się i one
tym wypadku podlegają tym samym globalnym tendencjom i moim zdaniem to dobrze pokazuje, skąd się bierze taka słabość dużych spółek na warszawskiej giełdzie, a sam wskaźnik PMI dla chińskiej gospodarki pokazuje, że te lockdowny, które mają miejsce, doprowadzają do naprawdę sporych perturbacji negatywnych w chińskiej gospodarce. Jedynie PMI dla sektora budowlanego utrzymuje się jeszcze nad poziomem 50, a poziom 50 rozgranicza sferę ekspansji od sfery recesji. Jako że widzimy, jak bardzo te wskaźniki spadają, to słabość gospodarki chińskiej jest coraz lepiej widoczna i spadki indeksów giełdowych moim zdaniem to właśnie dyskontują. Indeksy giełdowe to jest jedna rzecz, ale druga oczywiście to są amerykańskie obligacje. Jako że one teraz dyskontują, będą cały czas wyceniać potencjalne decyzje Fedu w sprawie stóp procentowych, ale być może niewiele się będzie działo w następnych godzinach. Z powodu tego, że rynek oczekuje to, co się wydarzy w środę w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście powiązane z amerykańskimi obligacjami jest zachowanie euro-dolara, czyli amerykańskiej waluty i w tym wypadku widzimy, że rynek ma ochotę przetestować minima z przełomu 2016-17. Jest to raczej scenariusz bazowy nawet przed Fedem, więc spodziewaliśmy się w każdej chwili punktowego ataku na to wsparcie, a później zobaczymy, co się będzie dalej działo. Fed, decyzje Fedu, wszystkie informacje raczej sprzyjają umocnieniu amerykańskiego dolara niż zachowania odwrotnego. Inną oczywiście ważną parą walutową jest dolar jen i oczywiście w tym wypadku należy patrzeć, co się dzieje ze względu na ścisłe powiązanie zachowania jena z amerykańskimi obligacjami. Na razie okolice 130 dzielnie się bronią i czekamy na to, co się będzie dalej działo. Tutaj w tym wypadku widzimy także rosnący klin zwyżkujący, a on będzie wyznaczał opór w rejonie 132 jako potencjalne miejsce zatrzymania następnego potencjalnego wzruchu wzrostowego, gdyby do niego oczywiście doszło. I na rynku walutowym także patrzymy na rynek funta brytyjskiego, który jest w tym wypadku, którego przedstawicielem jest para euro do funta brytyjskiego. Nie udaje się jednak pokonać tej średniej dwusesyjnej w okolicach 0,845, a to daje pewnego rodzaju paliwo do tego, żeby obserwować umocnienie funta brytyjskiego. No i dział surowcowy. Dział surowcowy zaczynamy od zachowania ceny złota, która dalej spada. Oddalamy się od poziomu 1900, czyli ten ostatni piątkowy wystrzał był jednak jakąś formą pułapki, ale moim zdaniem zachowanie cen surowców, ponieważ no i ropa naftowa spada i także miedź spada, sygnalizuje, że raczej słabość rynków akcji, rynków związanych z ryzykiem powinna występować, ale moim zdaniem patrząc przez pryzmat surowców najsłabiej teraz jest właśnie na rynku miedzi. Rynek miedzi dzisiaj kontynuuje tendencję spadkową, spadek także poniżej tej już prawie rocznej linii trendu wzrostowego, to jest wskazówka, że mamy ochotę tutaj na tym rynku zagrać nawet o ponadroczną formację szczytową z linią szyi w okolicach 400 i to wsparcie, czyli poziom oddalony o niecałe $30 jest teraz na celowniku i moim zdaniem może być wkrótce testowany. Spadki cen surowców to jest naprawdę wielkie ostrzeżenie dla wszystkich byków na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, w ogóle na rynkach akcji na całym świecie, ponieważ sygnalizuje słabość popytu, globalnego popytu na ryzyko i sygnalizuje, że rynek być może gra już rzeczywiście na osłabienie gospodarcze wynikające z podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I na koniec Bitcoin. Bitcoin to jest ostatni mohikanin, który dzisiaj nie wskazuje na słabość popytu na ryzyko i gdyby się kierować wskazaniami Bitcoina, to raczej dzisiaj powinniśmy mieć do czynienia z sesją konsolidacji na małej zmienności o lekko prowzrostowym charakterze, ale moim zdaniem dopiero gdyby Bitcoin wrócił nad poziom $40,000, byłaby wtedy szansa na jakiś większy popyt, na impuls popytu na ryzyko, a tak to jest tylko takie robaczkowe odbicie, co prawda dwuletniej linii trendu wzrostowego, ale jednak Bitcoin nie sygnalizuje jakiejś większej aktywności po stronie popytu, tylko i wyłącznie chwilowe zatrzymanie. Jak będzie, zobaczymy, czy czasem rynek nie wybierze takiego właśnie uspokojenia w oczekiwaniu na środową decyzję Fedu, a dopiero później będzie my świadkami decyzji, co dalej z indeksami giełdowymi, czyli z indeksami giełdowymi równa się z popytem na ryzyko w skali globalnej. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji majowej,
Zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia i życzę oczywiście udanej majówki.